Magazyn żużlowy Radia Kozłów na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17. Druga część magazynu żużlowego. Krzysztof Orzeł, kierownik gorzowskiej drużyny, tej żużlowej drużyny Stali Gorzów, jest z nami, jest do Państwa dyspozycji. 95 725 8877. Krzysztof, odbieramy kolejny telefon, bo kibice dzwonią. Dzień dobry, witamy. No witam, witam na serdecznie. Mam takie pytanie do Krzysia, czy już jest lista ustalona na memoriał Jancarza? No bo to już na początku kwietnia, to już... No bardzo blisko. Dziękuję, bardzo pozdrawiam. Pozdrawiamy, bardzo ważne pytanie. Pytanie, które też postawiłem prezesowi Stali, Krzysztof. No? No lista jest, można troszkę powiedzieć, że trochę ściśle tajna, ale mogę zapewnić i wszystko położyć, co mam najcenniejsze na stół, że naprawdę jest godna tego wielkiego wydarzenia, tego wielkiego zawodnika, był Edward Jancarz, bo mamy już praktycznie 16 zawodników, którzy potwierdzili swój start, przesłali umowy podpisane, więc naprawdę, proszę mi wierzyć, takiej obsady już dawno nie było, to nawet Grand Prix może nieraz sobie życzyć takich zawodników. Pod koniec naszego magazynu krótka rozmowa z prezesem Stali, Ireneuszem Maciejem Zmorą. To samo pytanie się pojawi. Może pan Zmora uchwyli nieco rąbka tajemnicy? Postaramy się, zobaczymy. Proszę słuchać nas uważnie. 957258877. Mówiliśmy, Krzysztof, o torze. Takie pytanie techniczne. Okej, wszystko będzie, nawierzchnia będzie nawiedziona, tor będzie ubity, ułożony na tyle, ile może być ułożony, ale czy potrzebne są jakieś inne formalności? Nie wiem, odbiór techniczny, jak to wygląda? No licencję toru mamy do 31 marca, a przed 31 marca, żeby w ogóle móc trenować na obiekcie, musi być przeprowadzona wstępna weryfikacja toru przez weryfikatora Polskiego Związku Motorowego, który... On wszystkie te urządzenia, czy by maszyny startowe, czy pulpit sędziowski, czy tak jakbyśmy tor, bandy pneumatyczne, czyli bandy dmuchane, materiały, brony, wszystko musi skontrolować, czy to gdzieś po zimie nie uciekło, czy w jakim stanie to zostało na nowy sezon zrobione, więc po prostu kwestia tego, że będzie musiała być taka kontrola i tą kontrolę będziemy musieli przejść przed 31 marca. A propos, no właśnie, 31 marzec, memoriał na początku kwietnia, prawda? Tak. Mówiliśmy także o sparingach. Sparingi to, jak to się mówi, proszę nie przywiązywać się do dat sparingowych, tak? Bo się mogą się bardzo zmienić. To jest kwestia, na ile pozwoli aura. Przypomnijmy, jakie mamy zaplanowane sparingi? Mamy zaplanowane na pewno sparingi w Częstochową u siebie. Tak samo pojedziemy tam do nich na wyjazd. Chcielibyśmy się również zmierzyć i mamy również potwierdzone od Piotra Barona mecze z Unią Leszno. Czyli mamy też pewność, że Unia Leszno przyjdzie w mocnym składzie, czyli na torze u siebie i na torze Leszczyńskiej Unii. I taką ciekawą sprawą jest udział naszych zawodników w turnieju pożegnalnym Magnusa Zetterstrema w Gdańsku. Zasłużony dla Gorzowa zawodnik bardzo. Tak, przesympatyczny zawodnik. Tak mówi Danielu, więcej zasłużony dla tego miasta, bo parę lat reprezentował barwę gorzowskiej Stali. Mało tego, przypomnę, w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że najlepiej wspomina jazdę w Polsce właśnie w Stali Gorzów. To o czym świadczy, że te relacje naprawdę były kapitalne i będzie taki turniej pożegnalny Magnusa, gdzie została zaproszona Stal Gorzów, to też jest pewne rodzaju jakieś takie wyróżnienie, tak jak wspomniałeś, Danielu, czyli jakiś sentyment do tego miasta, do nas jeszcze ma i mieć będzie na pewno. Z rozmów z zawodnikami uważasz, że wszyscy są już gotowi, wszystko jest w porządku, wszystkie formalności zostały dopięte, zdrowie dopisuje? Tak, jesteśmy w stałym kontakcie z zawodnikami, wszyscy szukają jazdy, Niewski z tym wiosen jest w Anglii, Krzysiu Kasprza szykuje się też już na wyjazd do Anglii. Do Anglii, więc szukają jakiegoś tego turnieju, bo wiadomo, Anglia najprędzej wystartuje w takich rozgrywkach, jakichś turniejach, choćby Dersiego Worda. Myślę, że no, pod tym względem się nie obawiam, bo mówię, jeżeli nasz obiekt no, na razie
na nim trenować nie można. Każdy z tych zawodników szuka tego kontaktu, szuka tego toru, tego owalu gdzieś u siebie w Polsce albo za granicą, więc o starty nie obawiam się. Nie uważasz, że na przykład Unia Leszno ma przewagę teraz już nad Staną? Na samym początku sezonu już wjeździli się w swój tor, już pojeździli. Jaka jest twoja opinia? Myślę, że to początek, to jest tylko początek. Wiadomo, każdy chce jak najszybciej na ten tor wyjechać, a z doświadczenia wiemy, że po paru treningach potem trzeba niestety bardzo mocno zawodników zapraszać, bo to są niestety też i koszta. No, czy to są kółko jest treningowe, czy to kółko ligowe, no to same właśnie są koszta zawodników. W tym roku zmienia się formuła również młodzieżowych rozgrywek, prawda, o Mistrzostwo Polski. Na czym będzie polegała ta zmiana? No, kiedyś takie zawody jak młodzieżowe drużyny Mistrzostwa Polski, te słynne MDMP, no, przychodzi do Lamusa, jest coś, nowy twór, Speedway Ekstraligia z Polskim Związkiem Motorowym. Połączyły siły i chcą, aby tych zawodów było więcej, nawet po 20 parę rund, z tego co czytaliśmy projekt regulaminu, będą to zawody, które będą uczestniczyć nie tylko kluby Ekstraligi, ale również pierwszej i drugiej. Bardzo rozbudowana ta formuła i naprawdę tych rund jest bardzo wiele. Młodzieżowe, drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów, tak, to tak, teraz będzie takie nowe nazewnictwo tych zawodów, no i oby to wypaliło, trzeba trzymać kciuki. Czekamy tylko na to, jaki końcowy projekt dzisiaj, z tego co wiem, ma taki końcowy projekt tego regulaminu przyjść i aby był fajny i aby zapewniał starty naszym zawodnikom młodzieżowym. Krzysztof Orzeł. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za wizytę w studio. Jeszcze nie życzę powodzenia przed sezonem, bo zapewne jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać. Powodzenia, jeśli chodzi o układanie toru, to wraz z Osirem, bo o tym nie wspomnieliśmy. Oczywiście. Bez Osiru byśmy nie dali rady. Krzysztof Orzeł, dziękuję bardzo. Dziękuję również. A teraz wspomniana krótka rozmowa z prezesem Stali, Ireneusz Maciej z Mora, naszym gościem. Magazyn Żużlowy. Posłuchajmy, co pan prezes ma do powiedzenia na temat właśnie, między innymi memoriału Edwarda Jancarza. Czy zdradzi nazwiska? Po kolei. Czy już czuje wiosnę? Już trwają. Było kilka wydarzeń z tej okazji. Szykujemy się do kolejnych. Tym najważniejszym momentem jest budowa pierwszego pomnika dla pierwszego indywidualnego mistrza Polski, wychowanka Stali Gorzów Edmunda Migosia. Ambitny plan przewiduje, że ten pomnik stanie przed finałem indywidualnych Mistrzostw Polski, który jest zaplanowany 2 lipca w Gorzowie. Zbiórka pieniędzy za ten pomnik trwa. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy na początku tej drogi, ale idzie całkiem rzeźko. Z mojej obawy, z moich lęków, które miałem, kiedy pomnik się rodził, dzisiaj mam już pewność, że nie ma zagrożenia, żeby ten pomnik powstał. Bardzo mnie to cieszy. Każdy z kibiców może dokonać wpłaty, otrzyma pamiątkowy certyfikat. Od pewnej kwoty również będzie jego zdjęcie z tym certyfikatem na Facebooku Stali Gorzów. Każdy fan może pomóc, tak? Drobną. Każda jedna osoba może pomóc, każda złotówka jest ważna. Tak jak mówiłem wcześniej, potrzebujemy na to ponad 100 tysięcy złotych i na dobrej drodze jesteśmy do tego, żeby tak się stało. Bieg z okazji 70-lecia to już niedługo, w marcu. To jest kolejne wydarzenie. Bieg z okazji 70-lecia. Zakładaliśmy 400 biegaczy. Tą liczbę zwiększyliśmy do 450, bo okazało się, że jest tylu chętnych. Wpisowe myślę, że jest na każdą kieszeń, bo ono wynosi 35 zł, z czego 5 zł przekazujemy na przedszkole na ulicy Śląskiej na dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Do przebiegnięcia 7, a nie 70 km. Tylko 7 km. Chcemy, żeby bieg był biegiem cyklicznym. Chcemy jego trasę wydłużać o 100 metrów z okazji każdego jednego kolejnego roku. Więc jeżeli przyjdzie nam wchodzić stulecie Stali Gorzów, to wtedy będzie dystans długości 10 km. Jeśli chodzi o początek sezonu, emocji na torze, memoriał Edwarda Jancarza. Już 9 kwietnia. Obsada jest doskonała. Dzisiaj jeszcze nie mogę zdradzać składu. To chociaż kilka nazwisk. Bardzo proszę, wymienię 5 nazwisk, których tam będziemy mogli zdradzić. Ale nie zawodników Stali Gorzów. Bartek Zmarzlik, Martin Watulik, Krzysztof Kasprzak, Nils Christian Iversen i Przemek Pawlicki. Uchylę tylko rąbka tajemnicy, że będzie silna reprezentacja klubu z Leszna i silna reprezentacja klubu z Zielonej Góry.
Bo no to zawodnicy przejmą połowę stawki, to będzie stałych uczestników Grand Prix, więc wydaje się świetne ściganie, fajne zawody. Myślę, że niedługo też przekażemy kibicom dobrą informację o tym, że memoriał Edwarda Jancarza będzie również na żywo w telewizji. Do zobaczenia, tak? Czyli powraca świetność memoriału? Mam nadzieję. No to też się na to musi złożyć kilka czynników. Nie tylko obsada i wymiar sportowy. Zapotrzebowanie kibiców i frekwencja jest pewne. Ale to jest najważniejsze. Ja nie jestem zwolennikiem robienia sztuki dla sztuki. Jeżeli mówimy o sporcie, to jestem zwolennikiem robienia sportu przy pełnych trybunach. I to kibice głosują nogami, czy chcą takiego wydarzenia, czy nie. Jeżeli stadion się zapełnia, to dowód na to, że tą imprezę warto robić. Kiedy stadion będzie pustoszał, no to wtedy trzeba będzie rakiem z tej imprezy wychodzić. Ale pierwszy memoriał po kilku tak przerwy pokazał, że ta impreza chce się na stałe wpisać w kalendarz. Dlatego ją w tym roku powtarzamy i mam nadzieję, że w kolejnych latach również memoriał Edwarda Jancarza będzie gościł tydzień przed inauguracją ligi. Prezes stali Renaud Maciej Zmora, jak Państwo słyszeli, nie chciał zdradzić listy startowej, ale jak zapewniał, jest bardzo atrakcyjna, a kolejne nazwiska będą w swoim czasie przedstawiane. To wszystko w magazynie żużlowym. Daniel Rutkowski, dziękuję bardzo. Kolejny magazyn jak zwykle na antenie Radia Gorzów w każdą środę po 13 i po 17. Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów w każdą środę po godzinie 13 i 17.